Dalonik. Więc to było tam. A z jakich ty mediów? Dwa. I drżysz przez dwa miesiące, żeby jej nie zgubić. Ale mamy. A zobacz, pieczątki są wbite w paszporcie? Tak. Dobrze, dobrze. Proszę, zobaczcie. Dzisiaj jest więcej samochodów. Wczoraj tutaj głównie takie piesi stali. Zgrupowani przez tak po 100, po 200 osób. I żołnierze ich przepędzali po prostu. Dzieci. Kobiety, dzieci. Wiesz, facetów. Po 60. To już bym się nie załapał, to mówię, tam 63 lata prawie. Do 60 roku życia, ale mógłbym się zgłosić jako ochotnik. Mógłby. Nasz punkt gdzieś humanitarny. Tutaj są, widzę, niebieskie namioty, to miało być niemieckie. Czekam na Andrzeja Stasiuka. Wjechaliśmy już do strefy wojny, do kraju, w którym od kilku dni toczy się niestety, ale wojna i dużo ludzi, tłumy ludzi. Setki tysięcy ludzi uciekają właśnie z tego kraju. Pardon. Sorry. O, i tutaj znajdują się te wszystkie rzeczy, które zostały przywiezione, ścieżka nowa. Zobaczcie. I one tutaj trafiają do tych ludzi, którzy chcą przekroczyć granicę ukraińsko-polską. Zobaczcie, tak to wygląda, tak wygląda praca tego miejsca. To jest pan puszok, słodki, bry, o, i wszyscy gdzieś biegną nagle. Gdzie oni biegną, gdzie się śpieszą? No, wszystko w puszczę. Granice otworzyli i szybciej przechodzą w tym momencie. Tutaj panie jeszcze przyszły po ciepłą wodę, herbatę, kawę. Herbata, kawa, tak, jest, tak. Panie długo pracują? Zmęczone są panie? Dziś? Dziś. No to, a my z pierwszego dnia pracujemy. Od pierwszego dnia, tak? Dzisiaj jest dużo ludzi? Dużo? Dzisiaj dużo jest ludzi. Jeszcze czemodany. Jeszcze mamy. Jeszcze jedna osoba? Nie. Dwie osoby. Trzy. Damy radę. No i w taki sposób będziemy podróżować. To jest tylko 800 metrów. Ja mam tylko 800 metrów. Oni tutaj bardzo często docierają przez kilka dni. W nie bardziej komfortowych warunkach. Cały czas zobaczcie, ludzie idą. I zatrzymujemy się już powoli. Pierwsze samochody dojeżdżamy do granicy państwa, więc ja już w tym momencie. Jesteśmy na miejscu teraz. Wychodzimy już. Już jesteśmy po polskiej stronie granicy. Jedziemy w tym momencie do Cieszynowa. Cieszynowa, jaki jest plan? Na miejscu ładujemy ponownie samochód i po raz kolejny taka sama procedura przekraczania granicy. Wydaje ci się, że ile razy ci się uda jeszcze? Nie wiem, to zależy, jak zostaniemy przez dowódcę tam na posłanie. Kobiety i dzieci żegnają z mężami i ojcami, bo oni wracają na wojnę, pewnie pójdą. To jest niesamowite, to jest nie do opanowania, już jak patrzysz na te twarze. No poza tym zawieszanie, prawami się rządzi. Jeszcze mniej więcej ile? 10 minut mamy.
postaram się w tym momencie pokazać, jak wygląda cały rozładunek samochodu, który wyjechał z Cieszonowa, z punktu prowadzonego przez Stowarzyszenie Folkowisko i Gminę Cieszonów. Te wszystkie dary, które tutaj widzicie, właśnie trafiają do namiotu niebieskiego. Ja postaram się w tym momencie przejść na tą stronę, będzie mi wygodniej. Zobaczcie, tutaj są już popakowane jakieś rzeczy. Tutaj butle, tutaj woda mineralna, tutaj jabłka. Ja postaram się szybciutko wejść i bardzo nie przeszkadzać. Tutaj znajdują się dary, które trafiają właśnie do ludzi, którzy uciekają z Ukrainy. Proszę mi powiedzieć, dużo osób korzysta z takiej pomocy? Dużo osób tutaj przychodzi. Dużo. Są to osoby... Wszystkie. Są to osoby bardzo zmęczone. Długo podróżą. Przyjeździe. Po przyjeździe tutaj przychodzą, tak. Są to osoby zwykle zmęczone. I tutaj mogą sobie skorzystać. Wszystko tutaj wzięć. Są... Kaszki dla dzieci. Dla dzieci, zupki chińskie. Tutaj dla dzieci, tutaj są soki, tutaj jest woda mineralna, tutaj są bułki, pieczywo, kawa, termosy, zupy. Ciepła zupa. Jest wszystko. Są to wszystko dary, które właśnie trafiły z Cieszonowa, bo do Cieszonowa. Do punktu prowadzonego przez gminę Cieszanów i przez Stowarzyszenie Folkowisko. O, zobaczcie, to są te wszystkie kanapki, które pakowaliśmy w Cieszanowie i te wszystkie, co tutaj się znajduje dokładnie. To nie tylko kanapki, ale w zasadzie to cały obiad przygotowany, cały prowiant przygotowany dla uchodźców. I właśnie te wszystkie rzeczy trafiają do Cieszonowa, tam są dzielone, pakowane, a potem przewożone są właśnie do tego punktu, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Folkowisko i Gminę Cieszanów.